Moi drodzy, wiem, że trochę ganienia tu się pojawiło ostatnio na, na, na moim kanale. Nie dlatego, że zmieniłem taktykę, bo coś tak będzie łatwiej osiągnąć. Po prostu bolały mnie rzeczy niektóre albo rozczarowały i wypadało o nich opowiedzieć. Natomiast dzisiaj będę chwalił, ale nie w pełni. To jest być może zaskakujące, ale jednak tak jest. Jeżeli przy opowiadaniu np. o wilku stepowym nie miałem wątpliwości, że to jest wybitna rzecz i w 100% mnie kupiła, nawet jeśli te surrealistyczne kwestie mnie mi pasowały, tak przynajmniej Hessego, o którym dzisiaj będzie mowa, tych wątpliwości jest więcej. Ale tak od początku, ja dzięki tej książce wiem, przepraszam, że to jest autor dla mnie, że, że fantastycznie potrafi pisać. Hesse ma taki język, że on jest, jest barwny, jest pełny, jest głęboki, a jednocześnie to jest tak napisane, że to wchodzi lekko, że tu nie czuć się silenia, nie wiem, na metaforę, na jakiegoś rodzaju podkręcenie narracji. Nie, nie, Hesse nic nie musi. Hesse po prostu to umie. Są tacy autorzy, którzy najzwyczajniej w świecie to potrafią. Im to przychodzi tak o. W sensie to się wydaje na kartach książki, że tak być może w rzeczywistości to bardzo trudne. Natomiast tak, Hesse potrafi pisać w taki sposób, że to żre, że to wchodzi do głowy, że to fascynuje, pociąga i, i gdzieś tam nęci. Czytałem tylko Wilka Stepowego przed Demianem, ale mam wrażenie, że już widzę pewne idee fixe autora, że widzę pewne rzeczy, które go pociągają i przyznaję, że mnie też. Chociażby dwoistość natury, to jest taka kwestia, która bardzo mocno pobrzmiewa w obu książkach, bo mamy taką stronę, jakby zewnętrzną, otwartą, społeczną, można powiedzieć która jest gdzieś moralnie unormowana, u jednych bardziej, u drugich mniej, ale mamy też taką warstwę wewnętrzną, ukrytą, gdzie pojawiają się takie bardziej niecne rzeczy, wybijające się z tej moralności, gdzieś sprawiające, że jest, jest, nie jesteśmy tak jednoznaczni, jak chcielibyśmy być na przykład. No i to, to mnie pociąga, to mnie ciekawi. To są takie rzeczy, które, no, żrą, ciekawią mnie. I, I też gdzieś je widzę po sobie, że, że, że czasami gdzieś te, nie wiem, roczne instynkty, jak to je nazwać, nie oznacza, że my się nimi pokierujemy, ale że one się pojawiają i teraz to już jest nasza kwestia wyboru i wolnej woli. Jeżeli chodzi o Damiana, to takim, można powiedzieć, budulcem, na, na którym to, to wszystko jest znoszone, takim fundamentem, jest opowieść o Kainie i Jablu. Tylko ona jest tutaj odwrócona. Bo zawsze mówimy o i Jablu jako historii mordercy, który splugawił ludzkość w jakiś sposób. A w pewnym momencie tutaj to jest odwrócone i pokazane, że, że Abel zrobił to, co należało zrobić i Abel w jakiś sposób powinien być doceniony za swoją odwagę, że to było wyjątkowe w jakiś sposób. I jest to bardzo ciekawe. A jeżeli pójdziemy już w kwestie fabularne, to głównym bohaterem jest Sinclair. Który jest młodym chłopakiem, my go poznajemy w jakimś tam wieku 10 lat, może troszkę więcej, który z jednej strony wychowuje się w bogatej, bardzo szanowanej rodzinie, z drugiej ma też kolegów, którzy nie są już tacy zacni. No i to się zaczyna troszeczkę jak w zbrodni w tylko że zbrodnia jest wymyślona, kara jak najbardziej ma, ma miejsce. No i tutaj przekonuje się, można powiedzieć, Sinclair o pewnym piętnie kłamstwa i to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia. Potem ta książka idzie w stronę właśnie takich rozterek moralnych, co się powinno robić, co nie należy. Pokazuje też zgubny, destrukcyjny, ale też taki stygmatyzujący wpływ drugiej osoby, bo właśnie głównym bohaterem nie jest Demian paradoksalnie, tylko Sinclair, ale to Demian właśnie, Max Demian wybiera na nim to, to piętno. On się pojawia, on w pewien sposób staje się takim wybawicielem ale z tego wybawienia pojawia się ciemiężenie w przyszłości. Ja tu nie będę określał, nie chcę Wam spoilować absolutnie tutaj. Przy z górzak musiałem. Ale to jest trochę jak taki pakt z diabłem, z którego sobie nie zdajemy sprawy, bo ta opowieść wydaje mi się, że też jest o tyle istotna, że gdzieś Hesse chciał odzwierciedlić, dlaczego doszło do I wojny światowej, dlaczego ludzie w ten sposób zrobili i on nie tyle szuka genezy zła, co jego atrakcyjności? Dlaczego zło jest atrakcyjne? Jest tu kilka. Być może dlatego, że życie jest nudne. Być może dlatego, że jeżeli ten program świata, który widzimy, nam nie odpowiada, to coś się dzieje nie tak. Jeżeli pierwsza połowa książki, a może tak, 150 stron mniej więcej jest o bohaterze, jego rozterkach, o tym, że się nudzi, że próbuje być moralny, coś tam potem są kwestie i uczuciowe, i nie tylko. To jest takie zaglądanie w środek bohatera, jego przestrzeni, dorastania kolejnych szczeblach nauki, i tak dalej, i tak dalej. No i można powiedzieć, że to jest takie eksplorowanie tego, co mu świat oferuje, i on szuka tego właśnie, czy w nałogach, czy w zgubnych związkach, czy w takim, takiej próbie znajomienia się ze światem. A druga połowa książki to już są bardziej kwestie wyjścia poza to, czyli filozoficzno. Teologiczne kwestie funkcjonowania otaczającego świata. I można powiedzieć, że główny bohater się na to nie godzi. Uważa, że ten świat, który jest wokół niego, że on jest w jakiś sposób przeterminowany, że nikt tego nie rozumie, że tylko on to widzi i jakieś nieliczne wyjątki. Widzę, że w tym momencie pójdziesz się uświadomić, że rzeczywiście tu, tu nawet są posmaki totalitaryzmów, które się pojawiły w latach 30. i 40., -tych. i tak mowa tu m.in. o Stalinie i Hitlerze. I wątek jakiś komunizmu będzie, chociaż bardziej myślę, że fanatyzmu się pojawi, I widać tą genezę, dlaczego człowiek może właśnie pójść w takie inne strony, dlaczego może się kimś zafascynować, dlaczego kult jednostki może być interesujący, dlaczego wyjście poza teramy życia może być y, takie, a nie inne. Hesse też świetnie pokazuje, dlaczego tak ważne w kreowaniu naszej rzeczywistości jest to, kogo spotkamy po naszej drodze, bo jeżeli. Pewna znajomość będzie tak znacząca, tak deklasująca yy, i zobaczymy tylko jedną stronę medalu, a już drugą niekoniecznie. No, to siłą rzeczy my będziemy zamknięci. Trochę na własną, yy, yy, może nieodpowiedzialność, ale chodzi mi o to, że my za to od, w jakiś sposób yy, to nie jest tak, że świat nam narzuca i nie mamy wyjścia, tylko my się na to decydujemy. Wybieramy troszeczkę po najmniejszej linii oporu. Wydaje mi się, że Sinclair troszeczkę tak działa, że on nie tyle szuka ludzi. Co trafi na kogoś i za tym kimś idzie, jeżeli ta osoba wyda mu się ciekawa, jak na przykład Demian. No i Demian jest takim, można powiedzieć, ciemną stroną jego życia, gdzie się obrazuje i podrzuca mu instynkty, dzięki którym może pójść w te mniej mm, świetlane, mniej oczywiste. Rewiry, rzeczywistości. Więc to jest, mówię, to pierwsza powiem mi się bardziej podobała, bo ja lubię takie stopniowe wejście w człowieka, taką jak on poznaje świat, on reaguje z tym światem. Potem jest trudniej, bo też to jest bardziej zawikłane, jest bardziej skomplikowane, w jakiś sposób złożone. Ja się nie czuję tak swobodnie w kwestiach filozoficzno-teologicznych, żeby na jakimś wybitnym poziomie tutaj z demianem, czy polemizować, czy w to wejść po prostu. Końcówka już jest dla mnie prostsza, ale mówię, to te nie są rzeczy, które aż tak mnie fascynują. Są ciekawe, jak najbardziej, ale one, mm, one mnie jeszcze tak nie trafiają. Nie? One jeszcze aż tak nie, nie, nie zbijają stropu. One mnie nie, 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 nie interesują na takim poziomie, który ja znam. Może tak. To wciąż jako całość jest bardzo dobra książka. Kapitalnie napisany, jak już Wam mówiłem. Przepiękny język, taki soczysty, głęboki, jakby niewymuszony. Ma swoją strukturę, określoną bardzo narrację i rytm. Jeżeli nie poczujecie, może być problem, ale wydaje mi się, że jest na tyle to przystępnie napisane, na tyle ten język jest jakiś bogaty i wciągający zarazem, że, że każdy tutaj powinien się w tym odnaleźć. Ja mówię, ja fanem Hessego już zostaję, tak jak z Marajem, to, to, to mam wrażenie, że bardzo podobne podejście do pewnych kwestii, chociaż każdy przy zupełnie inaczej, ale ten pewien magnes jeżeli chodzi o opowieść właśnie o tej dwulicowości, o tych dwóch stronach medalu, bo o tym też był wilk stepowy, że są w nas dwie natury, tylko że jeżeli można powiedzieć, że Demian jest świetnym uzupełnieniem z wilkiem stepowym, bo jeżeli Demian jest odzwierciedleniem pierwszej wojny światowej, tego dlaczego do niej doszło, dlaczego gdzieś to złe zdanie jest atrakcyjne, dlaczego idziemy w takie strony, a nie inne, to w wilku stepowym ta zapowiedź drugiej wojny światowej, tej eskalacji pewnych, pewnych rzeczy była bardzo ważna. Także mówię, pod względem językowym treścią się, się wszystko zgadza. To jest dla mnie książka tylko i aż bardzo dobra, bo jednak ta druga połowa nie była dla mnie aż tak interesująca, nie była dla mnie aż tak przystępna i zrozumiała. Um, natomiast rzeczywiście te rozkminy o, o tych systemach religijnych, teologicznych, i, i społeczno-politycznych myślę, które już nie są wystarczające. To jest gdzieś opowieść o zmierzchu świata, które w, które w tamtym momencie miało miejsce. Pierwsza wojna to udowodniła, a druga wojna była, można powiedzieć, kropką nad i w tym, w tym zakresie. Więc są te, tematy szalenie ciekawe, godne szerokiej dyskusji, a przy tym napisane w taki sposób, że, że to jest piękna literatura. A przy tym nie traci na, na złożoności problemu, bo Hesse się nie patyczkuje. Tu muszę powiedzieć, że jak Hesse wchodzi w jakąś rzecz, to Hesse wierzy, że, że, że czytelnik jest inteligentny, że sobie radę da. Ja większość sobie dawałem, ale przyznaję, że były momenty, kiedy no, zwłaszcza w tej drugiej połowie, musiałem troszkę zwolnić. Eee, nie wszystko mi szło tak już łatwo i nie płynęło. Tu już można powiedzieć, że jeżeli. Płynąłem sobie statkiem i były piękne warunki pogodowe, to tam już zdarzał się sztorm. Nie było już tak prosto, chociaż wciąż było bardzo ciekawy i wielopłaszczyznowo. Więc tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o Demiana. Mam nadzieję, że pokazywałem, dlaczego to jest ciekawa literatura, czego warto się nią zająć, dlaczego Hesse jest w ogóle autorem zdecydowanie wartym sprawdzenia. Jeżeli lubicie autora i macie inne propozycje jego książkowe, zapraszam. Jeśli macie coś do powiedzenia o Demianie, to również, czy o Wilku Stepowym, śmiało. I to chyba będzie tyle ode mnie. Zapraszam Was jak zwykle na Instagrama, link do niego w opisie. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.